To cześć, ja jestem Sławek Głąbski, a to jest podcast gastronomiczny, a moim gościem jest prezes nowego browaru lokalnego w Wodzisławiu Śląskim, prezes, założyciel, pomysłodawca, inicjator i jeszcze Kuba jest wszystkim, Kuba jest człowiek orkiestra, jeśli chodzi o ten biznes, o którym dzisiaj będziemy mówić. Mówimy o browarze wodzisławskim, a moim gościem jest Jakub Prus. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Kuba. Kuba, ja mam garść w ogóle pytań na dzień dobry. Ja typowo, tym bardziej, że lokales. Od niedawna w sumie wiem, że ten browar jest. Chociaż teraz widzę, jeżdżąc po Wodzisławiu i okolicach, że pokazują się i reklamy, i piwo stoi na półkach sklepowych. Teraz już faktycznie wiem. No ale myślę, że to jest fajna okazja, żeby powiedzieć troszeczkę więcej o tym przedsięwzięciu, o samym browarze, o pomyśle. Nasuwa mi się od razu tutaj kilka pytań, takich na przykład chociażby, gdzie jest Wodzisław Śląski? No, Wodzisław Śląski to jest dosyć nowa nazwa, bo prawidłowa nazwa miejscowości to jest Wodzisław. Śląski zostało dodane dla odróżnienia, ponieważ w województwie świętokrzyskim jest druga miejscowość tak. O tej samej nazwie. No my jednak nawiązaliśmy bardziej do tej historycznej nazwy, czyli Wodzisław, nie Wodzisław Śląski. Tak samo jak Niemcy nazywali naszą miejscowość Loslau, dlatego mamy Loslau Ale. Niemcy i za czasów Cesarstwa Niemieckiego I, kiedy te tereny należały do Królestwa Czech, no to było Loslau. Oczywiście i Niemcy i Czesi nazywali dwojako Wodzisław. Była nazwa zwyczajowa Wodzisław, urzędowa Loslau. Dopiero później, jak Cesarstwo Niemieckie powstało, Cesarstwo Niemieckie za panowania już Hohenzollernów, wtedy dopiero dostał Wodzisław dopisek pierwszy raz Loslau OB lub na pocztówkach Loslau Ost, czyli Loslau Wschodni, ponieważ w zachodnich Niemczech również jest miejscowość o nazwie Loslau. No jesteśmy bardzo popularni na mapie Europy, tak? To nie tylko Polska, ale i w Niemczech. No ale to już nie te czasy. Tak. Dobra, to temat samej nazwy mamy już wyjaśniony. Zanim przejdziemy w ogóle jeszcze do oferty, to Kuba, skąd pomysł? Skąd wzięło się? Nawiązanie do tradycji, bo mamy tradycję, jeśli chodzi o browary w Wodzisławiu, tak przedwojenne i jeszcze tak. Wcześniejsze, ale to, no właśnie, to skąd ci się to urodziło w tej głowie twojej? No, browar z... Raz, że jestem piwowarem domowym, więc w zasadzie już pod koniec... Realizujesz hobby. Tak, dokładnie. To wzięło się czysto z hobby, ale nie ukrywam, że również to zamiłowanie do historii i jej odkrywania, szczególnie historii lokalnej, natchnęło mnie do tego, żeby może faktycznie spróbować, czy ludzie pamiętają, czy ludzie byliby zainteresowani takim lokalnym produktem. No bo przez 700 lat nieustannie ważono w Wodzisławiu piwo, praktycznie do końca III Powstania Śląskiego, do plebiscytu. Były browary w Wodzisławiu, dwa browary i Wyszynk, jeśli dobrze pamiętam, znaczy dwa browary i rozlewnia piwa, o tak, bo Wyszynków było wiele. Wodzisław to było w ogóle miasto, gdzie na kilka tysięcy mieszkańców było 20 parę lokali i wyszynków, także to też jest fenomen tego miasta. Znowu teraz zostawić z kościołami jeszcze. Tak. No zawsze byliśmy przy granicy, tak, więc to sprzyjało i handlowi międzynarodowemu, i lokalnemu. No, browary musiały istnieć, ponieważ raz, że browary zamkowe istniały, czyli na stół pana musiało być ważone piwo. Dwa, że na piwo mogli sobie, szczególnie w średniowieczu, pozwolić raczej bogatsi ludzie, czyli kupcy, przejezdna szlachta, inne tego typu osoby. Dlatego w całym powiecie wodzisławskim Wodzisław jako miasto miało monopol na dystrybucję piwa. Po prostu w mniejszych miejscowościach, miasteczkach i wsiach się nie ważyło piwa. Na dany region były browary, które dostawały coś na zasadzie dzisiejszej koncesji od włodarza miasta. Kuba, no na dzień dzisiejszy, od twojego pomysłu, tego, że jesteś domowym piwowarem, no każdy ma jakieś takie fajne hobby, ty masz super hobby, nie musisz grać w piłkę na przykład, nie, tylko pędzisz sobie piwo dla odmiany. Zapytałeś kilka pomysłów w butelkę. I powiedz,
To właśnie, to może tutaj o tej ofercie. W ogóle skąd też pomysł na to, co chcesz ważyć, jakie to mają piwa, czy one się dalej odnoszą do jakiejś tradycji, już nie wspominając właśnie o księżnej Konstancji, o której za chwilę też pewnie parę słów powiemy. Tak. Większość piw to są moje domowe receptury, oczywiście przystosowane do ważenia na 20, 40 hektolitrowych i 60 hektolitrowych tankach. Ważelnia o wybiciu powiedzmy 20-30 hekto w browarze Jastrzębie oraz browarze Reden umożliwia to, że możemy zapełniać tanki 20-40-60 hektolitrowe tanki, czyli tankofermentory. No i trzeba te receptury nieco zmienić, wiadomo, to są troszkę inne słody, troszkę inna dostępność produktów, inne zupełnie ilości drożdży, bo u siebie to naprawdę wystarcza saszetka suchych drożdży lub... Mikroreceptorka. Tak. Lub fioleczka mała płynnych drożdży, a tutaj dajemy naprawdę spore ilości do tankofermentora. Co mogę powiedzieć? No na pewno AIPA, Księżna Konstancja, Altbier to są czysto z domu wzięte receptury, które ważyłem już 2 lata przed założeniem browaru. Pils był również w domu stworzony prototyp, później zmieniony i przystosowany, wiadomo. APA to jest całkowicie nowe nasze piwko. Już dzięki mojemu rocznemu doświadczeniu mogłem ocenić mniej więcej, jak to piwo będzie wyglądać. Także tutaj już nie ważyłem prototypu w domu, tutaj od razu poszliśmy na 20 hekto. No to ładnie. Ale myślę, że się udała, bo naprawdę ludzie sobie chwalą, jest orzeźwiająca, jest niższa goryczka niż w naszej AIP-ie, a zachowuje tą świeżość chmieli amerykańskich. Aha, Kuba, więc tak, zrealizowałeś swój pomysł, jest w ofercie 5 piw, ważysz w 2 browarach zaprzyjaźnionych, czy pracując tam B2B. Kontraktowo, tak. Albo kontraktowo. Właśnie. Powiedz mi, no właśnie, jak się robi biznes w zasadzie browarski? No bo tutaj realizujesz swoją pasję, no ale jest to biznes, są to koszty. No tak. Coś jednak za tym stoi. Stoi jakaś strategia i pewnie myśl taka, gdzie chcecie być za jakiś czas. Tak, no najważniejsze jest i było wtedy, zanim podjąłem decyzję o pierwszym uważeniu piwa kontraktowo, żeby mieć dystrybucję. Czyli tą sprzedaż. Nie chciałbym nigdy dopuścić do takiej sytuacji, że zrobię coś, a potem mam to na magazynie w dużych ilościach, tak, na tysiącach butelek i dopiero zastanawiam się, gdzie to sprzedam. Najpierw tutaj lokalnie uderzyłem do przedsiębiorców, do restauratorów, żeby pozyskać jakieś kanały dystrybucji. Żeby ocenić, jakiej wielkości tanki będą potrzebne, bo to nie było tak, że wymyśliłem od razu w tym i tym browarze będę na 100% ważyć i takie tanki. Musiałem się odezwać do wielu browarów na terenie całego Śląska i dopasować do tego, jak duży będzie odbiór. Jeśli dystrybucja byłaby mniejsza niż to, co udało mi się przed ważeniem pozyskać, no to byśmy zaczęli pewnie od 10 hektolitrowych tanków, z tym, że no dziesiątki się dużo mniej opłacają. To trzeba znaleźć ten balans, bo też nie sztuką jest od razu pójść na 60 hekto, a potem tego nie sprzedać. Tu trzeba zachować ten balans między kosztami produkcji a dystrybucją, tym bardziej, że na szczęście nasze wszystkie piwa są pasteryzowane, czyli to jest 12 miesięcy przydatności. Niektóre browary robią też piwa niepasteryzowane, no to tu już trzeba się liczyć z kilkumiesięcznymi maksymalnie datami. No. Restauratorzy zainteresowali się też, jak pokazywałem wstępne wizualizacje, jakiś etykiet, no to faktycznie etykiety moim zdaniem, to jest subiektywna oczywiście opinia, ale są dosyć eleganckie i restauratorzy mi to potwierdzili, że szczególnie w branży Horeca no, prezentują się bardzo elegancko. Macie też pakiety w sumie, nie? Robicie takie... Tak, zestawy pakiety, prezentowe. Zestawy, o właśnie. Na każdym evencie mamy te zestawy prezentowe, można sobie zakupić. Też jesteśmy teraz w sklepach z POEM na terenie powiatu, to jest 9 punktów, także w dobrych lokalizacjach. Tam można nabyć i zestawy prezentowe, i poszczególne nasze butelki piwa. Kuba, powiedz mi,
Okej, okay, jest to 5. Czy w zamyśle są jeszcze jakieś inne smaki? A dlaczego pytam? Pytam dlatego, żeby sam jestem twoim klientem. Spotykamy się tutaj na rynku podczas przeróżnych eventów. Widzę zainteresowanie, widzę dużo ludzi, rozmawiasz i teraz właśnie moje pytanie, jaki jest odbiór, jaki jest... No tym bardziej, że jest to nasz lokalny wyrób, nasz lokalny browar teraz, możemy już powiedzieć, że tak, nasz. Mhm. Natomiast właśnie, jaki jest odbiór? No tym bardziej, patrząc jakby pod kątem ogromnej konkurencji, jakby i trendu piw rzemieślniczych. Mhm. Myślę, że zainteresowanie jest nadspodziewane, chociaż z racji tego, że istniejemy dopiero rok, no to niektórzy Wodzisławianie dalej się dopiero dowiadują na jakichś eventach, wydarzeniach, czy jak się reklamujemy, to dopiero się dowiadują, że istnieje browar Wodzisław. Niemniej sprzedaje się te piwo. Naprawdę pozytywnym zaskoczeniem jest z Połem. Też działamy z Bingo tutaj tak. Lokalnie, z mniejszymi sklepami czy sieciami, z Wodopojem. Restauratorzy też sobie chwalą. Oczywiście te piwo jest droższe niż piwo koncernowe. Ale polski kraft ma o tyle przewagę nad na przykład czeskim kraftem, że u nas te piwa w lokalach nawet koncernowe są dosyć drogie. Czyli mamy lanego pilsnera czeskiego nomen omen za 14-15 zł, a nasze piwo też potrafi kosztować 15 zł w tym samym lokalu. Więc to nie jest jakaś, nie ma w ogóle czasem różnicy. Tutaj chociażby przykład z rynku, kiedy mieliśmy event z okazji Powiatowego Festiwalu Kultury. Nasze piwo sprzedawaliśmy po 10 zł, jeśli dobrze pamiętam, no gdzie lokale na rynku sprzedają piwa w butelce również, bo to porównujmy butelki do butelki, około 13 zł. Więc byliśmy tańsi nawet niż te piwa koncernowe. Możemy sobie na to pozwolić, jak sami się wystawiamy, ale nawet jak jesteśmy w restauracjach, to nie są to jakieś ogromne różnice już teraz. Mhm. A powiedz mi, jaką macie ofertę? Są tylko butelki, czy z nalewaka również? Teraz mamy lane piwo, obecnie mamy tą apę. Raczej nie mamy w stałej ofercie wszystkich piw lanych na kranie. Nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie, myślę. Też inaczej jak browary są browarami restauracyjnymi, czy jak mają własne lokale, bo wtedy mogą sobie pozwolić na to, że jak coś nie zejdzie na evencie, no to podłączają u siebie i nie ma problemu. Na pewno będziemy na jesień również mieli lanego Altbiera, bo to jest bardzo ciekawe piwo. Ludzie sobie bardzo chwalą. Jesteśmy pod tym względem również wyjątkowi w Wodzisławiu, bo znawcy altów w Polsce generalnie uważają to za piwo niesprzedawalne, podczas gdy w Wodzisławiu bardzo dobrze się sprzedaje, a lane, jak zrobiliśmy 3 hektolitry do kegów, kolokwialnie mówiąc do kegów, do beczek, no to sprzedało się to w 5 tygodni w lokalach. Także no nadspodziewanie dobrze, są już fani tego piwa. Za niedługo będziemy ważyć kolejną warkę z udoskonaloną jeszcze recepturą, bo tutaj jest to, tak jak mówiłem, receptura moja z domu wzięta, gdzie miałem ograniczoną dostępność drożdży na przykład. Teraz chcemy to zrobić na oryginalnych niemieckich drożdżach, albo na starych nadreńskich, albo jeszcze lepiej, czyli z okolic Düsseldorfu, gdzie teraz do dziś się waży tego Altbiera non-stop. To jest takie zagłębie Altbirów właśnie, więc możemy sobie już na to pozwolić, żeby te drożdże sprowadzić. Dopracujemy tą recepturę. Tu dużo nie trzeba naprawdę do zmiany i moim zdaniem będzie najlepszy Alt w Polsce. Zresztą wśród piwowarów w Polsce bardzo, bardzo wysokie noty zdobywa ten Altbier. Słuchajcie, no brzmi nieźle, tak, zachęcamy. To Kuba, okej, to jakie, no właśnie, z racji tego, że ważycie kontraktowo, no to była głowa pełna pomysłów, a jakie plany na przyszłość, jaki cel sobie stawiasz? No na pewno w przyszłości, jeśli będzie taka możliwość, to będziemy stawiać własną ważenię. W tej chwili, nawet jakbyśmy ją postawili, no to ważenie raz w miesiącu, czy 2-3 razy w miesiącu, przy ogromnych kosztach stałych, no nie opłaca nam się. Ale w maju tego roku kupiliśmy już działkę pod budowę ważelni na strefie gospodarczej, więc przyszłościowe plany są. Na razie musimy jeszcze ten rok, dwa popracować nad dystrybucją, bo chcemy wejść
szerzej na cały Śląsk teraz. Najpierw do Społem, Racibórz, Jastrzębie, Rybnik, te okolice. Rozmawiamy z hurtowniami już w Gliwicach, w Chorzowie. Także chcemy na początku ogólnośląski mieć zasięg, dystrybucję. Możliwe, że do jakiejś sieci, ale też lokalnie, bo nie chcemy wchodzić w takie kontrakty jak na razie, że ogólnopolsko do jakiejś sieci sprzedażowej wejdziemy, bo po prostu ten cash flow nam to zabije. Mhm. Jesteśmy zbyt małym przedsiębiorstwem w tej chwili, ale no plany są, żeby tą warzelnię zrobić. Teraz nasz budynek, który należy do browaru, taki obecnie magazynowy, chcemy dokończyć, bo jest na etapie budowy. Chcemy dokończyć, żeby tam już były biura, magazyny docelowo. Robimy parking pod samochody dostawcze. Także no, rozwijamy się, prężnie się rozwijamy. Kuba, najnowsze wasze piwo, najnowszy wynalazek, który sam już smakowałem na którymś z festynów w Włodzisławiu. Księżna Konstancja. Mamy też i taką ulicę, i tradycję, i no jest powód, dlaczego taka nazwa tutaj powstała. Mhm. To trochę więcej o Księżnej Konstancji, ponieważ jest no, nietypowym piwem. Tak, no Księżna Konstancja jest jednym z nowszych, tak jak powiedziałeś, naszych piwek, jednym z dwóch najnowszych. Księżna Konstancja oczywiście nawiązuje do historycznej właścicielki ziemi włodzisławskiej. To była księżna z dynastii Piastów Śląskich, także bliska sercu Włodzisławian, dlatego niedaleko nas jest figura księżnej Konstancji, dosłownie po przeciwnej stronie rynku. To jest piwo różane. To jest bardzo ciekawe, bo piw różany generalnie się nie robi. Na ostatnim etapie produkcji dodajemy syrop z płatków róży, z samych płatków róży. Też rzemieślniczo wykonywany przez taką firmę rodzinną, która ma staż już 30 lat w produkcji wyrobów bez konserwantów, syropów, dżemów i przetworów. Także w piątek będę znowu jechał do tego producenta, ponieważ w przyszłym tygodniu mamy kolejne ważenie Księżnej Konstancji. W tym sezonie jest to hit sprzedażowy. Najdelikatniejsze piwo w naszej ofercie. Zdecydowanie dla fanów słodszych piw, dla kobiet. Zresztą etykieta nieprzypadkowo tak, wygląda tak, nawiązuje. Nie inaczej. Jak zostało odebrane przez no miejscowych, bo najpierw się tutaj pokazało, tak? Wiem, że ja sam piłem, wiem. Natomiast jak się przyjęło na rynku? Bardzo dobrze, bo o ile pierwsze warki naszej AIP-y czy Pilsa były odebrane jako zbyt mocno chmielowe, ta nowa AIP-a już z nowego rozlewu w browarze Reden jest troszkę bardziej poukładana. Jest solidnie nachmielona, oczywiście czuć tą goryczkę, ale poprawiliśmy kilka rzeczy. To Księżna Konstancja jest pierwszym takim naprawdę delikatnym piwem. Goryczką dorównuje piwom koncernowym nawet, bo wiele osób pije International Lagery czy piwa pszeniczne. To zdecydowanie dla tych osób polecam Księżną Konstancję. Czy nawet dużo osób porównuje do Raciborskiego, bo to też słodsze piwo. Ja myślę, że na naszym rynku tutaj dokładnie tutaj, kiedy spożywaliśmy tutaj z kolegą, to pierwsza reakcja była właśnie podobne do Raciborskiego, podobne. A jednak nie? No ale no, zupełnie inna metoda produkcji, inne rzeczy użyte. No i przede wszystkim ten ekstrakt z róży, ten syrop różany jest nieprzytłaczający, bo wiele osób boi się, że to będzie zabijało smak. Tak jak czasem się robi piwa smakowe, że ten smak całkowicie przykrywa smak piwa, a to piwo powinno być na pierwszym planie. Ta róża jest naprawdę delikatnie w tle, zaakcentowana, nie przytłaczająca, także śmiało nawet się nie obawiać w gorące dni, takie jak ostatnio. No powiem ci, właśnie myślę o tym, jak tutaj testowaliście i to jest taki fajny proces, którego warto by było być uczestnikiem, tak, próbować, z której strony te płatki się tam w tym smaku pokażą, nie? Z przodu, z tyłu, tak. I ten moment, kiedy dochodzimy do tego, że te piwo już jest właściwe. No i często niedoceniane polskie chmiele. Naprawdę cudowne rzeczy można z nimi robić. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, no to w Księżnej Konstancji użyliśmy Marynkę na goryczkę, Oktawię na smak, także Oktawia bardzo fajny chmiel. Nawet Oktawię użyliśmy do naszego American Pale Ale'a.
bo APA nie dość, że ma solidną dawkę citry i innych chmieli amerykańskich, no to jeszcze polski chmiel Oktawia jest też mocno zaakcentowany, bo po prostu jest bardzo wszechstronny. Kurczę, myślę, że potrzebujemy zrobić drugi odcinek właśnie o chmielach, nie? Tylko naprawdę jest bardzo wiele do powiedzenia. Ale może będzie koło temu okazja. Chcemy zrobić tutaj taką lokalną inicjatywę i być może będzie to okazja do tego, żeby zaprezentować też w innym świetle Twoje produkty, więc słuchajcie, raz jeszcze zapraszamy i po garść informacji lokalnych, zapraszamy tutaj, żeby posmakować, albo zapraszamy też do kontaktu z Kubą, gdybyście chcieli współpracować na przykład. Jak najbardziej. Stawiamy na lokalną współpracę, także zapraszamy. Słuchajcie, Kuba, raz jeszcze Tobie dziękuję, a Was jeszcze zapraszam na kolejne spotkanie, bo jest o czym mówić. Pewnie omówimy tutaj inne piwa i o tym wspomnianym wcześniej chmielu i być może jakichś tam tajnikach produkcji. Także zapraszamy. Kuba, raz jeszcze dzięki. Dzięki wielkie. A z Wami zobaczymy się na rynku w Wodzisławiu. Dziękuję Państwu. Dzięki, do zobaczenia.